Uciekał przed policją, bo był poszukiwany. By uniknąć zatrzymania, wyskoczył przez okno i połamał obie nogi. Około godziny czwartej nad ranem policjanci otrzymali zgłoszenie o zakłóceniu ciszy nocnej w jednym z mieszkań w kamiennej górze. Na miejscu funkcjonariusze zastali dwie osoby, jednak w imprezie brał też udział trzeci mężczyzna, który przed przyjazdem policji wyskoczył przez okno. 32-latek był poszukiwany listem gończym przez sąd Rejonowy w Toruniu. Miał odbyć karę 18 miesięcy więzienia. By nie zostać zatrzymanym, wyskoczył przez okno, jednak spadł tak niefortunnie, że złamał dwie nogi. Policjanci nie Udzielili mężczyźnie pomocy przedmedycznej. Podczas badania na zawartość alkoholu w organizmie alkomand pokazał ponad 2 promile. 32 latek mimo udzielonej mu pomocy, był wulgarnie agresywny zarówno w stosunku do policjantów, jak i też ratowników medycznych, którzy przewieźli go do Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji w Kamiennej Górze. Tam mężczyzna został poddany operacji, mówi aspirant Paulina Basta z kamiennogórskiej policji. Z kolei po godzinie 22 kamiennogórscy policjanci otrzymali zgłoszenie o awanturze domowej. Po przyjeździe na miejsce okazało się, że sprawa się wyjaśniła, a uczestnicy kłótni doszli już do Porozumienia. W trakcie legitymowania uczestników konfliktu okazało się, że 33-letni mieszkaniec Kamiennej Góry jest poszukiwany odbycia kary więzienia. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, skąd przewieziony zostanie do aresztu śledczego w Świdnicy.